w rzeczy o biznesie. Mój gość, pan Marek Józefiak, koordynator kampanii Klimat i Energia Greenpeace Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj u nas na naszej planszy multimedialnej piękny węgiel. No właśnie, na takiej małej chałudce, tam z tyłu widać, że jakaś maszyna pracuje, coś ten węgiel będzie gdzieś przerzucać. Tymczasem okazuje się, no, że Niemcy zarysowały już jakiś plan, jeśli chodzi o węgiel. Ale zanim o tych Niemczech i o ich planie, to czy nie jest teraz tak, że to Niemcy, jeśli chodzi o ilość tego surowca, palą więcej węgla niż Polska? To prawda. Niemcy są największym konsumentem węgla w Unii Europejskiej. My jesteśmy na miejscu drugim. No i w Niemczech to oczywiście ta debata o węglu jest daleko, już oni są daleko przed nami. W zasadzie ona się, tam już kłamka zapadła. Mhm. Podjęto decyzję, że Niemcy odchodzą od węgla w perspektywie 35 lub 38 roku. To niestety bardzo rozczarowujące, oba terminy są rozczarowujące, jeśli pomyślimy o tym, co mówi nam nauka. Wnioski z raportu IPCC, tego, który wstrząsnął światem w ubiegłym roku, tuż przed szczytem klimatycznym, tak. Dokładnie, oznacza to w zasadzie tyle dla świata rozwiniętego, że no, powinniśmy się pożegnać się z węglem do 2030 roku. I mówimy tutaj o wszystkich krajach rozwiniętych, w tym Polsce i Niemczech. No, trzeba powiedzieć jasno, w Unii Europejskiej kilka krajów już nie używa węgla w ogóle, kilka kolejnych ma te daty odejścia od węgla w najbliższych latach i Niemcy wcale nie są tutaj jakimś pionierem. Oni mają realny, duży problem, tak jak i my, z węglem i to będzie dla nich wyzwanie. W tej całej historii pozytywne jest to, że jakby oni nie będą czekać, to nie będzie gdzieś tam w 2030 roku zaczną wyłączać elektrownie. Nie, to się zacznie dziać już. W ciągu najbliższych 4 lat wyłączą więcej elektrowni niż my mamy wszystkich elektrowni na węgiel brunatny. To jest 12,5 gigawata. Oni spalają węgiel brunatny i głównie na tym węglu opierają spalanie paliw kopalnych, tak byśmy powiedzieli, bo ich miks energetyczny jest zupełnie inny niż nasz. Ale Niemcy są jakby tam zachodzą dwa procesy. Z jednej strony to jest to powolne tego wygaszanie węgla, czy to będzie rok 35 czy 38, a z drugiej strony wygaszanie też programu atomowego, który był zapowiadany już wiele lat temu przez Angelę Merkel po historii z Fukushimą. No i co na to miejsce? Co na miejsce tego węgla i co na miejsce tego atomu? Ubiegły rok był przełomowy, bo po raz pierwszy to odnawialne źródła energii były głównym źródłem energii w Niemczech. 40% prądu w ubiegłym roku to jest prąd z OZE i węgiel został zdetronizowany. Więc węgiel dzisiaj odpowiada w Niemczech za 38% produkcji energii i rzeczywiście węgiel brunatny przeważa, natomiast oni również jakby no, mają dużo węgla kamiennego, tyle że no, zamknęli już wszystkie kopalnie, to się też wydarzyło w ubiegłym roku i sprowadzają ten węgiel z zagranicy. Po prostu to się im bardziej opłaca niż mieć te koszty społeczne u siebie, tak stwierdzono. Więc co na to miejsce? No, my przedstawiliśmy taki scenariusz, zamówiliśmy analizę w Instytucie Fraunhofera dojścia do 2030 roku. Tam było w tej analizie głównie no, rozwój odnawialnych źródeł na morzu, na lądzie, potężne farmy wiatrowe na Bałtyku i tak też będzie no, robił teraz rząd jeszcze Angeli Merkel. To znaczy no, planują duże inwestycje w odnawialne źródła energii i w związku z tym, że Niemcy zupełnie odchodzą od tego, no to tej opcji tam też nie będzie i to jest program też, który no, w tych najbliższych kilku latach przyspieszy, więc naprawdę duże zmiany na rynku energetycznym w Niemczech i też duży sygnał dla naszego rynku, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, mimo tego, że Niemcy mają dobry PR i są postrzegani jako kraj ekologiczny, to ten przemysł węglowy no, robił dużo złego w kontekście polityki klimatycznej i w zasadzie byli takim cichym, często sojusznikiem polskiego lobby węglowego i ten sojusznik teraz zniknął, traci na znaczeniu. I teraz pytanie, co z Polską? Tak? My jesteśmy jedynym dużym konsumentem węgla w Unii Europejskiej, który nie tylko nie ma planu odejścia od węgla, ale nawet nie ma rozpoczętej
debaty. U nas dalej w debacie publicznej rządzący powtarzają, prawda, te śpiewki o 200 latach węgla. No, wiemy, że to, że to nie nastąpi. W zasadzie... Biorąc pod uwagę coraz większy import tego surowca, głównie z Rosji. Dokładnie. Mamy taką sytuację, bym powiedział, trzy trendy ciekawe. To znaczy jedna sprawa, rekordowy import węgla, który się wydarzył w ubiegłym roku. Już 1/3 węgla kamiennego na polskim rynku to jest węgiel zagraniczny, głównie rosyjski w 70%. Druga sprawa, kompletny zastój w odnawialnych źródłach energii. 2018 rok był najgorszym rokiem dla sektora OZE. W zasadzie odkąd URE prowadzi tutaj statystyki, ja sprawdziłem sięgając wstecz, od 2005 roku nie mieliśmy tak złego roku. I gdybyśmy mieli to porównać, tę sytuację dzisiejszą, z tym na przykład, co się działo w poprzedniej kadencji za czasów Platformy i PSL, to minister Tchórzewski wykonał 5% tego, co robiło rocznie Platforma i PSL. Znaczy, to jest naprawdę skandal, bo dzisiaj odnawialne źródła energii są tańsze od węgla i w zasadzie mogłyby nam obniżyć rachunki. I tutaj dochodzimy do punktu trzeciego, czyli drożejący prąd. No, oczywiście rząd teraz gorączkowo tutaj próbuje ten problem rozwiązać, ale to jest tylko pudrowanie problemu, a nie rozwiązanie. A no, u źródła leży to, że energia z węgla drożej i będzie drożeć. To wiedzieliśmy od lat i rząd w zasadzie, utrzymując nasze uzależnienie od węgla, się na to po cichu godził. I pytanie, co dalej? No bo tej sytuacji, rozumiem, w roku wyborczym można zdziałać cuda. No, Dziennik Gazeta Prawna ostatnio donosiła, że ta ustawa prądowa będzie kosztować nas nie 9 miliardów złotych, a kilkanaście, najpewniej 16 miliardów złotych. To jest, bym chciał, dosyć droga sprawa, jak na no, po prostu drogi puder na problemy polskiej energetyki, zwłaszcza, że to nie jest żadne rozwiązanie długofalowe. Gdybyśmy te pieniądze zainwestowali w OZE, moglibyśmy już mieć całkiem ładną farmę wiatrową na Bałtyku, albo no, wiele, wiele farm wiatrowych na lądzie. I tak mówię, dzisiaj energia z wiatraków jest nawet o ponad połowę tańsza od energii z węgla. Powiedz mi, wróćmy jeszcze na sekundkę do Niemiec. Co w takim układzie, gdy nie ma atomu, nie będzie węgla, nie będzie atomu, będzie OZE, co będzie stabilizatorem pracy tego systemu, biorąc pod uwagę, że jak wiemy, nie zawsze wieje, i nie zawsze świeci. To prawda. Niemcy mają nie tylko te źródła takie jak elektrownie słoneczne czy elektrownie wiatrowe, ale również system elektrowni biogazowych i tutaj to jest ten część stabilizująca. Natomiast na pewno pewną rolę będzie odgrywał gaz. No, stanowisko Greenpeace'u, no, najlepiej by było, żeby po prostu to była rzeczywiście taka sytuacja awaryjna, czyli mamy te elektrownie gazowe, są tanie w budowie, drogie w eksploatacji i najlepiej po prostu, no, oczywiście emitują dwutlenek węgla, dwukrotnie mniej niż elektrownie węglowe, ale mimo wszystko. Więc rzeczywiście to musi być tylko taka sytuacja awaryjna i jeśli uda się zbudować więcej mocy w odnawialnych źródłach, no to rzeczywiście ten gaz będzie po prostu miał tylko takie domieszkowe znaczenie i przejściowe. Jak zobaczymy na naszych członków Unii Europejskiej, którzy planują odejście od węgla, co już zasygnalizowali, Szwecja 2022 rok, Włochy, Austria i Wielka Brytania to rok 2025, Finlandia, można powiedzieć, kraj zielonych technologii, dopiero rok 2029, no i pytanie też, co z Holandią, bo być może stanie się to już w roku przyszłym, czyli 2020. Pana zdaniem Polska realnie kiedy jest w stanie powiedzieć OK, wychodzimy z węgla? Bo jak przeanalizujemy też te dokumenty, które żeśmy ostatnio tutaj w tym studiu analizowali, czyli z jednej strony polityka energetyczna państwa zaprezentowana tuż przed szczytem w Katowicach i pokazana w styczniu Krajowy Plan na Rzecz Klimatu, przygotowany dla Unii Europejskiej, no to tam się troszeczkę to wszystko rozjeżdżało. Ale generalnie no w tym planie, powiedzmy, ambitniejszym dla Brukseli, widać było pewnego rodzaju refleksję, że jednak nie aż tyle tego węgla w miksie, ale cały czas ten węgiel ma być. Wie pan, najchętniej bym zaczął dyskusję od rzeczy absolutnie nierealnych. To znaczy, za nierealistyczne uważam prognozy Ministerstwa Energii, które mówią o tym, że my utrzymamy w zasadzie takie same zużycie węgla do 2030 roku. To jest mrzonka. Jeśli tak minister mówi dzisiaj, no to oznacza, że chce opierać polski miks energetyczny na węglu z Rosji. Trzeba mówić jasno i bez ogródek. To jest absolutnie nierealne. Natomiast jeśli chodzi z kolei o ochronę klimatu, no to my mówimy jasno, cała Europa musi być bez węgla w 2030 roku. I teraz schodząc na poziom realizmu politycznego,
to pan, myślę, że w ostatnich latach pokazaliśmy, że tak naprawdę jeśli istnieje wystarczająca presja społeczna, to nie ma rzeczy niemożliwych politycznie. Jeszcze kilka lat temu prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, chwalił się tym, że wydaje 1,5 miliona złotych na walkę ze smogiem. Mhm. Dzisiaj wydaje ponad 100 milionów rocznie na walkę ze smogiem. Naprawdę, jeśli jest presja społeczna, jeśli my sobie zdamy sprawę, jak ważne jest to, żebyśmy mieli bezpieczną przyszłość, żebyśmy mieli kraj, który nie pustynnieje, w którym nie ma suszy, które w zasadzie będą zabijać ludzi, obniżać plony w rolnictwie i no, powodować powodzie, będą się zmieni charakter opadów w kraju. Jedna powódź, przecież my to pamiętamy, tak? Wiemy, jakie potrafi się siać zniszczenia, to jest kilkanaście miliardów złotych. To jest kilkanaście miliardów złotych. Jeśli pomyślimy o tym strategicznie i pomyślimy, tak, transformacja energetyczna będzie miała, jest wyzwaniem, ale przyniesie nam naprawdę dużo plusów. Choćby to, że zyski z energetyki będą bardziej rozproszone, że to jest szansa na modernizację wsi, że gminy będą miały potężne przychody z wiatraków. Już dzisiaj na Pomorzu, często w jakichś regionach, gdzie nic by się nie wydarzyło gospodarczo, wiatraki potrafią dać 30% przychodów gminy, tak? To są pieniądze, z których są, które idą na szkoły, na chodniki, na wszystko, co w zasadzie widzimy w tych gminach. I jeśli tak do tego podejdziemy odpowiedzialnie, nie będziemy straszyć jakichś grup społecznych i skandalizować tej sprawy, to jest wszystko, to wszystko jest możliwe. Gdy analizy eksperckie, które mówiły o tym, że węgiel, co zrobić ze smogiem w Krakowie, tak? Gdy zastanawiano się tą uchwałą antysmogową dla Krakowa, analiza ekspercka mówiła, trzeba by zrobić tak, żeby do 2020 roku nie było węgla w Krakowie, ale jest to niemożliwe. Co się dzieje dzisiaj? We wrześniu 2019 roku Kraków będzie miastem bez węgla. Więc ja uważam, że no jakby nasza bezpieczna przyszłość jest bezcenna i tylko naprawdę od tego, jakie sobie postawimy cele, tutaj jest wszystko politycznie do zrealizowania. O czym mówił Marek Józefiak, koordynator kampanii Klimat i Energia w Greenpeace Polska. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za spotkanie. I to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. O godzinie 12 prosto z parkietu, a o 13 Rzecz o Prawie Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.